Komitet Nauk Pra- i Protohistorycznych Polskiej Akademii Nauk, Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk oraz Polska Akademia Nauk zapraszają na film z serii Wywiady z profesorami archeologii. Wywiad z profesor Martą Kaletynową-Młynarską. Część czwarta. Zainteresowania badawcze. Właśnie mówię o historii osadnictwa, więc to, po pierwsze ten pracę magisterską opublikowałam o Miliczu, ale to już było nie o Miliczu, tylko o takie, to był o Burgusie Milickim. Okazało się, że jest w tych źródłach określenie Burgus, co powiedzmy określa osadę dargową na przykład w czeskich źródłach. No i jakoś tak udało mi się to wszystko jakoś zanalizować, także to ten artykuł brzmi o Burgum Milickim, a nie o Kasztelanii, tylko chodziło o to, żeby właśnie pokazać, że niezauważona była to określenie, które pokazywało, że była mowa o targu. Tak, no więc zawsze jakieś takie były to satysfakcje odkrywcze, nie tylko w archeologii, ale w samej mediewistyce. No więc to jest taki mój był, o tym pisałam. Poza tym pisałam o stanie badań nad osadnictwem, nad historią osadnictwa średniowiecznego w ogóle, w historiografii, historiografii polskiej. Co jeszcze? Zawsze na każdy rok był plan pracy, więc zawsze jakoś tak były też i podsuwane tematy, ale w każdym razie uważam, że zawsze robiłam to, co mnie interesowało i to, co się trzymało moich zainteresowań właśnie, że właśnie przestrzeń była dla mnie. Tak, znaczy początki miast to na pewno, właśnie tych takich właśnie też lokalnych, sprawa targów i tak dalej. Jest na przykład wiadomo, że na przykład te nazwy dni tygodnia do tej pory, w środa jest środa, czy są i piątki i tak dalej, to jest już dwunastowieczny sygnał istnienia targów właśnie wtedy, tygodniowych. Tak. No więc tak, to tak jakoś było, że się tym zajmowałam. Archeologia i historia przy badaniach osadniczych. Jak najbardziej właśnie ta archeologia była niezwykle, uważam, powiedzmy, w sumie potrzebna i ja nie miałam nigdy poczucia, że na archeologii straciłam czas, bo tam było nudno, czy tam było niecoś. Właśnie przez to, że poznałam sposób badania i jak się określa zabytki, w jaki sposób można datować, czy krytycznie można coś, prawda, jakoś ocenić dane opracowanie, czy znowuż właśnie korzystać z tego. Także to mi ogromnie dużo dało. To w ogóle to nie ma dwóch zdań, że tak właśnie studiowanie archeologii mi ogromnie dużo dało. Jeżeli na przykład pisałam o Wrocławiu, to przecież też o Ostrowie Tumskim, o stanie badań wykopaliskowych i tak dalej, jak datowany i tak dalej, i tak dalej. To po prostu częściowo korzystałam ze źródeł archeologicznych. No, dlatego to podkreślam, że to mnie właśnie dużo dało. Tak, powiedzmy, w moim pisarstwie naukowym archeologia gra dużą rolę. Tak samo, tak, jeżeli wydajemy te atlasy, to też się uwzględnia się stan badań archeologicznych. To jasne, no bo po prostu
te studia, one jednak no, coś mnie dały, a jednocześnie i ta praca w kierownictwie badań, prawda, bo się jeździło na różne, powiedzmy, konferencje w terenie. Tam byłam na przykład w Gdańsku, była konferencja, to ja musiałam tam notować tą konferencję, potem się, powiedzmy, sprawozdanie z tego robiło, czy pod Łodzią tam odkrycia były w Lutomiersku. No po prostu trudno wyliczyć, no i nie mówiąc, że na Wolinie byłam i tam parokrotnie byłam i nawet właśnie uczestniczyłam w badaniu cmentarzyska, a jednocześnie widziałam, w jaki sposób tą osadę, właśnie te osady są badane, także to było ciągle w zasięgu moich zainteresowań. Ja archeologiczne źródła równie poważnie traktuję jak pisane. Oczywiście jest to inna metoda interpretacji, ale to jest... I tutaj bardzo zawdzięczam profesorowi Gieślerowi, że nas jednak namówił na studiowanie archeologii, bo on wiedział, co robi. Atlas historyczny miast polskich. To znaczy ten pomysł atlasów historycznych miast narodził się w Niemczech i ośrodek toruński to przejął pierwszy. Ponieważ jest taka komisja historii miast, do której ja należałam, profesor Leciejewicz, który był kierownikiem w jakiś czas we Wrocławiu, mnie wydelegował i przyjeżdżałam do Warszawy na zebrania na tej komisji. No i właśnie na tej komisji historii miast poruszane były różne tematy związane z badaniami miast i przyjeżdżał młody człowiek z Torunia, teraz profesor Czaja, teraz już profesor, i zaprezentował atlas. Oni pierwsze przejęli od Niemców tą ideę atlasową. Jak to wyglądało? Pierwszy był atlas Elbląga, ponieważ Elbląg był bardzo solidnie badany archeologicznie też, więc właśnie też był, ten atlas pokazywał też stan tych badań, ale jednocześnie właśnie na czym to polegało, że atlasy miast to jest idea poznawania procesów miastotwórczych w Europie. Bo powiedzmy tak, my mamy na przykład szare okładki atlasów, Niemcy mają zielone, Czesi żółte i tak dalej. I każdy z państw troszkę inaczej to traktuje, natomiast tutaj mamy pewne zasady. Teraz na przykład profesor Czaja, który jest nawet międzynarodowym tym ekspertem do spraw atlasów, teraz proponuje, żeby, bo atlas ma bardzo dużą taką powierzchnię, żeby zmniejszyć i tak dalej. Ponieważ ja jestem kierownikiem tego atlasu tomu czwartego Śląsk i profesor mnie jednak oficjalnie nie zawiadomił, ja jednak protestuję. Znaczy nie tak, no, jeżeli się zmniejszy, miasta śląskie są na ogół duże, jest dużo materiałów kartograficznych. Jeżeli się zmniejszy, to ich uroda i jakoś tak zawartość nie jest taka efektowna, więc zamierzam teraz jeszcze te atlasy, które złożymy, żeby tak wydać, zobaczymy jak będzie, czy jeżeli profesor Czaja będzie sobie życzył, żeby koniecznie były takie zmniejszone. Uważam, że mniej to pasuje, no ale obojętne, no to. Ale chodzi o sam cel. Cel jest taki, żeby właśnie tą sprawę procesów miejskich pokazać, prawda, i kiedy się one zaczynały, w jakim miejscu Europy, prawda, także
I chyba to zadanie spełniamy. Bo oczywiście musimy w tekście podać początki miasta, jego rozwój i jednocześnie też rekonstrukcję dajemy. My nie tylko kartografię historyczną, którą zresztą, jeśli idzie o Śląsk, to zdobywamy za euro, bo ich i Wiedeń, i Berlin, ale też rekonstruujemy. Mamy na przykład, ściśle współpracujemy z architektami, historykami architektury. Jest pani profesor Chorowska, która znakomicie nam tutaj też odtwarza podziały tych wcześniejszych działek miejskich, rekonstrukcje i tak dalej. To są oczywiście sprawy do dyskusji, ale w każdym razie tego typu działania podejmujemy, że nie tylko, powiedzmy, jest kartografia historyczna, ale też odtwarzamy pewne możliwie wczesny okres i etapy. Dlatego tych map jest u nas dużo. No i w zasadzie niezbyt duże teksty. Znaczy to nie jest tak, że i bibliografia musi być najważniejsza. No więc, ale teraz do Wrocławia żeśmy się już uważali, że Wrocław zasługuje na to, żeby ten tekst był jednak bardziej obfity. No to już więcej się na to nie porwiemy i to rzeczywiście jest takie podobno dzieło nasze. Ile miast ma już atlasy? To znaczy się tak, Małopolska wydaje i mamy w ogóle ze wszystkimi atlasowcami w Polsce mamy konferencje wspólne i mamy bardzo dobre. Teraz Gdańsk się szykuje, dosyć długo, ale już wiem, że już się ukaże. Poza tym Małopolska, tam Kraków jest wydany w takim dużym bardzo zeszycie, ale oprócz tego już nie, te miasta sąsiednie małopolskie są wydawane. No cóż, i teraz Warszawa, profesor Słońca, ale znaczy nie podjął Warszawy, tylko będzie Kalisz i nie wiem, jakie się miasta wielkopolskie będą, bo wiem, że moja koleżanka robi teraz Kalisz, nawet ja, moja skromna osoba tam się coś dołoży, bo ja uczestniczyłam w badaniach Kalisza i pisałam o Kaliszu. Tak. No więc uważam, że cała ta instytucja atlasowa jest no bardzo potrzebna chyba. Pokazuje te procesy miastotwórcze. No, taki jest cel. I to jest, powiedzmy sobie, są te zebrania już na międzynarodowe też, atlasowe. 2 lata temu był w Krakowie taki właśnie bardzo piękny, parodniowe takie spotkanie różnych krajów Europy. Także myślę, że to jest idea, która chwyciła i po prostu daje naprawdę materiał interesujący. Tu w bibliotece oczywiście, ja zawsze, jeżeli wydajemy coś, to tutaj przysyłamy materiały. Właśnie teraz ten nowy Wrocław jest. Milisz, Strzelin, to co tam jeszcze myśmy wydali. No w każdym razie już mamy około 10 wydanych miast. Także tak.